Bardzo ważnym elementem działalności gabinetu stomatologicznego jest dobrze stworzony cennik. Cennik powinien być stworzony na podstawie kosztów, które ten gabinet ponosi, a nie na podstawie kosztów konkurencji. Nie może być tak, że tworząc cennik odnosimy się do kliniki obok, która ma przykładowo leczenie kanowe za 1000 zł, tamta ma za 600 zł, to my spotkajemy się w połowie i zrobimy za 800. To myślenie jest zbędne, ponieważ często może się zdarzyć, że my na tym zabiegu będziemy nawet dopłacać. Nie wiemy, jaki tamta klinika ma koszty. Tworząc ten cennik, jesteśmy w stanie zwiększyć rentowność gabinetów nawet o parę dziesiąt albo parę set procent. Zbudowanie modelu idealnego cennika zajęło mi ponad 2 lata. To był czas, w którym testowałem, tworzyłem algorytmy i znowu testowałem. I dopiero po 2 latach udało mi się stworzyć cennik idealny. Co ważne, model ten nie został tylko przetestowany w naszej klinice Sobota House of Dentistry, tylko został też przetestowany w innych klinikach stomatologicznych. Na przykład w jednej klinice stomatologicznej po wprowadzeniu tego modelu zyski w skali roku wzrosły o 300 tysięcy złotych. Wykład był bardzo interesujący, czas nie był stracony. Dowiedziałam się wielu rzeczy nowych, jak zarządzać gabinetem. Szczerze mówiąc, zaskoczyła mnie informacja odnośnie kosztów prowadzenia takiego gabinetu, że nie zawsze jest tak, jak się spodziewamy i w konsekwencji wychodzi na takie coś, że możemy być stratni. Jako lekarze stomatolodzy najczęściej skupiamy się głównie na poprawianiu swojej wiedzy z tych dziedzin, które nas najbardziej interesują. Natomiast sprawy finansów zdarza się, że leżą odłogiem. Adam nam tutaj zwrócił uwagę na to, że te sprawy są bardzo istotne i zwrócił nam też uwagę, jak możemy te nasze finanse w naszych małych firmach poprawić. Szkolenie rewelacyjne bardzo dużo wniosło. Mam nadzieję, że w poniedziałek będzie można to wszystko, co Adam nam przedstawił, zastosować.